Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Burmistrz miasta i gminy Wojnicz Tadeusz Bąk jest moim i państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Panie burmistrzu, po miesiącach oczekiwań w końcu w Wojniczu został otwarty, wyremontowany rynek. Co tam się zmieniło i jak te inwestycje przyjęli mieszkańcy? Bardzo ładny mamy rynek, możemy się pochwalić. Wszyscy są zadowoleni mieszkańcy, bo rozmawiam z mieszkańcami i najlepszą okazją o porozmawianiu na rynku są właśnie takie imprezy, jak była ostatnio w niedzielę, czyli otwarcie rynku, poświęcenie, jak również festiwal pieśni i tańca kół gospodyń wiejskich. Także bardzo miła, bardzo fajna uroczystość na bardzo ładnym, nowo wyremontowanym wojnickim rynku. Jak on wygląda, ten rynek? Co można powiedzieć o nim? Bardzo dużo ławek siedzących, bardzo dużo miejsc dla odpoczynku. Połowę mniej samochodów niż to było przedtem. Bardzo dużo zieleni i przede wszystkim to, że dzieciaki mają niesamowitą uciechę z tej pięknej fontanny, która została wybudowana. Mam nadzieję, że i na plantach druga fontanna i tu one spełniają swoje zadanie. Na razie jeszcze można się ochłodzić, jak są takie cieplejsze dni. Panie burmistrzu, rząd przyjął ustawę o nowym sposobie finansowania samorządów. Już otrzymaliście jako gmina własne przeliczniki. Ile tych pieniędzy może właśnie trafić do gminy Wojnicz? Mamy też takie przeliczniki i chodzi o rok 2025. Spodziewamy się, jeżeli się nic nie zmieni, 4 miliony 177 tysięcy złotych, to tyle otrzyma gmina Wojnicz. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok, to na razie jeszcze nie mamy nic. A to jest więcej, mniej niż do tej pory otrzymywaliście? Jak w ogóle pan podchodzi do tych nowych rozwiązań prawnych? To będzie wszystko uzależnione od wysokości i podatków, i cen, i wszystkiego, czy te 4 miliony to jest kwota naprawdę taka, która pozwoli nam się rozwijać i pozwoli nam po prostu uzupełnić wszystkie braki, jakie mamy, to zawczasu na to mówić. Musimy to wszystko przeanalizować, musimy zrobić projekt budżetu na przyszły rok i wtedy dopiero wszystko się okaże, jak to będzie wyglądało. Natomiast też część samorządowców podnosi właśnie takie głosy, że ta ustawa bardziej sprzyja większym ośrodkom, miastom większym niż gminom wiejskim, mniejszym w ogóle takim gminom. Jak pan do tego podchodzi? To znaczy, ja może dlatego, że jestem burmistrzem miasta i gminy Wojnicz, czyli niewielkiego miasta, bo 13,5 tysiąca to nie jest miasto duże. Nam są te potrzeby też dużo większe. My w tych małych miejscowościach potrzebujemy kanalizacji, potrzebujemy wodkanu, potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy na inwestycje, dlatego że wioski od lat zostały z tyłu. W dużych miastach, no powiedzmy sobie szczerze, mamy piękne ulice, chodniki, woda, kanalizacja. Te wszystkie potrzeby, które są najważniejsze, to są. Powinien być sprawiedliwy przelicznik na każdego mieszkańca, ile i z większym wsparciem tych małych miejscowości. Ale zobaczymy, bo przecież spodziewamy się jakichś pieniędzy unijnych, czyli te z KPO, czy coś możliwe, że nie będzie tak źle i że będziemy rozwijać te swoje miejscowości. Jeżeli chodzi o rozwijanie miejscowości, panie burmistrzu, będziecie remontować Dom Ludowy w Milówce i Dom Strażaka w Dębinie Łętowskiej. Co tam się zmieni? No, remont całkowity, to znaczy na Milówce będzie i dobudowa, i wymiana całego dachu. Po prostu powiększamy ten stary budynek Domu Ludowego, który jest. Jeżeli chodzi o Dębinę Łętowską, to jest Dom Ludowy, Dom Strażaka, tam straż jest. I budujemy także i garaż dla tej jednostki. Mają dwa samochody, jednego samochodu nie ma gdzie po prostu parkować. Pozmienia się dużo. To są domy, które zostały jeszcze od dawien dawna niewyremontowane, straszyły swoim wyglądem i mam nadzieję, że mieszkańcy będą też bardzo zadowoleni, będą się mogli tam spotykać, czy koła gospodyń wiejskich, czy strażacy, czy sportowcy, żeby po prostu mieli gdzieś miejsce spotkań. Będąc w temacie straży, to kolejne samochody trafiły do strażaków ochotników z gminy Wojnicz. Co to są za wozy?
To są samochody strażackie, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bojnicz, lekki samochód dla OSP Łukanowice i samochód rozpoznawczy dla OSP Więckowice. No, powiem szczerze, że dobrze licząc, jednostki Straży Pożarnej w gminie Wojnicz wzbogaciły się o 10 nowych samochodów strażackich. To jest ewenement, ale cieszy mnie to, że po prostu dała gmina, udźwigła ten ciężar. Wymieniliśmy tabor wszystkim strażakom po to, żeby po prostu mieszkańcy czuli się bezpiecznie, ale i strażacy jadący do akcji, żeby po prostu mieli nowoczesny sprzęt, odpowiednie ubrania i przede wszystkim porządny samochód. Wydaliśmy dużo pieniędzy jako gmina Wojnicz, bo wiadomo, że dużo tych samochodów było z dofinansowania, ale na wkład własny trzeba było dołożyć duże pieniądze. Nie żałujemy tego, niech im służą po prostu nam, mieszkańcom. I ja cały czas twierdzę na takich poświęceniach czy przekazaniu samochodu, niech on służy do różnych rzeczy, jak uroczystości kościelne, państwowe, niech się prezentują, a najmniej tej wyjazdów do akcji. Panie burmistrzu, jeszcze będąc w tematach inwestycyjnych, to kolejne środki będziecie przeznaczać na remont dróg. Ile tych odcinków zostanie zmodernizowanych? Panie redaktorze, to jest dalszy ciąg naszej rozmowy. To są pieniądze z Polskiego Ładu ostatniego, te 8 milionów 900. Samochody strażackie z Polskiego Ładu, domy ludowe, które mówiliśmy, remontujemy z Polskiego Ładu. I tam przeznaczyliśmy 4 miliony na drogi w gminie Wojnicz z Polskiego Ładu. Robimy 20 odcinków dróg we wszystkich miejscowościach. Oprócz tego mamy jeszcze z Funduszu Dróg Samorządowych pieniążki na ulicę Rolniczą i ulicę Kąpielową, które one są skończone. Mamy z PROW-u pieniążki ponad 7 milionów na ulicę Konopnicką, gdzie będziemy robić całą ulicę Konopnicką aż do Kościoła Wielkiej Wsi. W sumie w tym roku wydamy na budowę dróg blisko, no nie w tym roku, w tym i w następnym, blisko 20 milionów. To są ogromne środki, ale widać w gminie Wojnicz, jak te nasze drogi się pozmieniały. Ale to jest zmiana nakładki asfaltowej, coś więcej? Wszystko, to jest i podsypka, to jest i bardzo utwardzenie i dopiero nakładka asfaltowa, gdzie trzeba to, trzeba budować chodnik, gdzie potrzeba to kanał burzowy, po prostu wszystko w zależności od sytuacji, jak co tam było przygotowane. Panie burmistrzu, kierowcy, którzy będą jechać mostem na wschodniej obwodnicy Wojnicza, wkrótce zobaczą pewną iluminację tego obiektu. Jak to będzie wyglądać i skąd taki pomysł? To znaczy pomysł był, bo człowiek jeździ po kraju, jeździ po Polsce i to niedaleko. Jadąc do Zakopanego czy do Krynicy przez Sącz wieczorem, jak te piękne mosty są oświetlone, robi to dosyć duże wrażenie. Jest to bezpieczne przede wszystkim, bo jest jasność na takim moście. I cały czas u nas była powtarzana ta wschodnia obwodnica, że po prostu tam wypadki, żeby zachować bezpieczeństwo. Poprzedni radni z poprzedniej kadencji ustaliliśmy, że idziemy w iluminację mostu, że robimy projekt. A wcześniej byliśmy rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, za co bardzo dziękuję, za przychylność. Dostaliśmy dofinansowanie pół na pół, czyli 450 tysięcy, 900 blisko będzie to kosztowało. Mamy pieniążki, mamy projekt, jesteśmy po przetargu, będziemy robić iluminację mostu. Dostaliśmy tam taki warunek, że musimy doświetlić najazd do mostu i z jednej i z drugiej strony po 120 metrów. I to zrobiło nam tę kwotę troszkę większą, ale jeżeli to faktycznie nam dużo pomoże w bezpieczeństwie, to też nie ma co żałować. Pan mówił, że jesteście już, że przetargi trwają. Kiedy to może ta iluminacja już być gotowa? To może być ten rok? Tak, ten rok, dlatego że to są środki z Urzędu Marszałkowskiego i do końca roku przynajmniej ich środki muszą być wydane. Ta praca się może przeciągnąć na przyszły rok, ale to, co się przeciągnie w przyszłym roku, to może być zapłacone z naszych funduszy, czyli z budżetu gminy. Te pieniążki, któreśmy dostali, muszą być po prostu wydane w tym roku. Panie burmistrze, jeżeli chodzi o no właśnie tworzenie tej iluminacji, jakieś tam
utrudnienia dla kierowców mogą być z powodu właśnie montażu tych Nie, nie przewiduję. Mam nadzieję, że to pięknie tak to zrobią i to są szpece elektrycy, którzy takie rzeczy wykonują i nie będzie żadnych jakichś takich utrudnień. Panie burmistrzu, kiedy uda się wyjść na prostą z remontem stadionu Olimpii Wojnicz? Ostatnio na naszej antenie pan informował, że zamiast trawy wyrosły chwasty, no i z tym jest największy problem. W dalszym ciągu będziemy zbierać ziemię, tam jest zebrane 8 cm ziemi z całej powierzchni wywiezione, z tymi chwastami, które były. Wczoraj mieliśmy naradę z wykonawcami. Doszliśmy do porozumienia, napisaliśmy protokół rozbieżności, co my chcemy, jak to chcemy, żeby to było zrobione. Jesteśmy po ekspertyzach ziemi, która się okazała faktycznie bardzo zakwaszona ta ziemia i ciężka. Ona była nieodpowiednia na tę płytę boiska, dlatego będziemy zbierać następne 5-10 cm ziemi, wywozić i później już będziemy po prostu przywozić ziemię odpowiednią. Będziemy ją mieszać z niewielką ilością piasku i z torfem. Po prostu i dziś firma ma prawo już wejść powrotem na Olimpię Wojnicz i wykonywać. Prosiliśmy ich bardzo, żeby pospieszyli się z tą inwestycją, żebyśmy w tym roku jeszcze mogli zasiać trawę, bo jeszcze pogoda dopisuje i może zejdzie ta trawa, także to przez zimę też się jakoś uleży, na wiosnę jeszcze poprawka i jeżeli nie dadzą radę chłopaki grać od razu z wiosną, to przynajmniej już po wakacjach, żeby ten stadion był w pełni gotowy do rozgrywek. Czyli muszą jeszcze poczekać te kilka miesięcy. Poczekamy, trudno, są różne sytuacje, jedne inwestycje idą szybciej, jedne idą wolniej. Przykładem jest kanalizacja ISP-u, gdzie też mieliśmy praktycznie wykonywać pracę do końca roku. Okazuje się, że firma już jest na ukończeniu i też musimy się z tym pogodzić. No zależy, jeżeli nie ma żadnych przeszkód, jeżeli wszystko idzie elegancko i zgodnie z planem, harmonogramem, to tak właśnie bywa. Panie burmistrzu, otrzymaliśmy też pytania do pana od naszych słuchaczy. Mieszkańcy kolonii Więckowice pytają, co dalej będzie z tematem odwodnienia. Ponoć tam są dwa warianty. Przy tym pierwszym potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców, której na razie nie udało się uzyskać. I czy jest jakaś możliwość, nie wiem, pana interwencji w tej sprawie, czy można byłoby jakoś tą zgodę uzyskać właśnie? To znaczy ja zgodnie z obietnicą powiedziałem, że wykonam projekt odwodnienia, ale to jest uzależnione od zgody mieszkańców. Myśmy wykonali dwa warianty, byliśmy na spotkaniu z mieszkańcami, przeanalizowali to mieszkańcy, mieszkający przy tej ulicy, przy tej kolonii, przy tej drodze i rozeszliśmy się z myślą dobrą, bo zgoda taka wstępna była, że po prostu jeszcze porozmawiają w domu z pozostałymi członkami rodziny i że dadzą nam odpowiedź. Czekamy na tą odpowiedź, jeżeli będzie pełna zgoda, nie widzę problemu, żebyśmy tej inwestycji nie robili. To już jeszcze w tym roku może ruszyć? Nie wiem. Jeżeli będzie zgoda oczywiście. Jeżeli będzie zgoda, to będzie wykonywany projekt, bo to są na razie dwa warianty. Który wariant wybiorą, ten weźmiemy, wykonamy projekt i dopiero będziemy robić odwodnienie. Panie burmistrzu, też mieszkańcy zwracają się o naprawę ulicy Wąwóz Szwedzki w Wojniczu, ponieważ tam są dziury od kilku już dobrych miesięcy interweniują. Na razie dalej te dziury tam są. Panie redaktorze, ja cały czas powtarzałem, jestem gotowy, mam już gotowy projekt naprawy drogi w Wąwozie Szwedzkim. Nie poszedłem na skróty, poszedłem na droższą wersję z kanałem burzowym ze wszystkim. Tam jak woda i ulewa jest, to się dzieją cuda. To po prostu płynie rzeka, zabierając po drodze wszystko. Ja nie mogę tam wziąć i po prostu zrobić to byle jak. To musi być już zrobione, ale też mieszkańcy muszą to zrozumieć, że to jest inwestycja paromilionowa. To nie jest inwestycja, że z budżetu wyciągniemy 500 000 zł i zrobimy. Dlatego ja bardzo proszę mieszkańców o cierpliwość. Te dziury tam były od lat 20, jak ja już zostałem burmistrzem. Łatamy, lepimy, robimy co możemy, żeby tym mieszkańcom pomóc, żeby faktycznie, ale też nie możemy po prostu zrobić to w sposób nieelegancki. Jeżeli już chcemy coś ładnego mieć, to po prostu cierpliwości. Jeżeli pokażą się środki zewnętrzne na drogi, to chętnie po nie sięgniemy.
Jeszcze jedno pytanie na temat dróg. Mieszkańcy sporo pytają właśnie o drogi. Tym razem Dębiny Zakrzowskiej pytają, czy jest możliwość poszerzenia drogi koło motelu, remont jej, bo ona jest zbyt wąska, tam mają problemy z przejazdem, zwłaszcza w zimie. To znaczy tam niewiele parę domów jest. Ja wiem chyba, o którą drogę chodzi, jeżeli się nie mylę, o poszerzenie. Myśmy rozmawiali na ten temat dużo. Na temat tej drogi, przy tej drodze tam było bardzo dużo działek wspólnoty gruntowej. Wspólnota gruntowa sprzedała te działki. No mnie się wydaje, że zadaniem takim odpowiednim, żeby wykonać to poszerzenie drogi, to jest ta wspólnota gruntowa. No skoro sprzedaje się działki budowlane i mieszkańcom, no to trzeba im zagwarantować też poszerzenie drogi, czy dostęp do drogi publicznej. I niech usiądą oni ze wspólnotą gruntową, ci mieszkańcy, niech sobie porozmawiają, niech mnie zaproszą i będziemy widzieć, może wspólnie ten problem rozwiążemy. Panie burmistrzu, w niedzielę w gminie Wojnicz czekają kolejne wybory, tym razem na sołtysów. Jak ta sytuacja wygląda? Czy w ogóle są chętni, żeby piastować tę funkcję? Tak, na dzień dzisiejszy mamy w każdej miejscowości jednego kandydata, dwóch albo trzech. Ja mam tak serdeczną prośbę, szanowni mieszkańcy miasta i gminy Wojnicz, idźcie do urn, idźcie do wyborów, po prostu wybierzcie najlepszych, żebyśmy mogli współpracować tak jak do tej pory, bo powiem szczerze, praca z sołtysem to jest pół sukcesu. Ja znam wszystkie problemy danej miejscowości, bo rozmawiam z sołtysami, a odpowiedni sołtys, który jest zaangażowany w pracę na rzecz swojej miejscowości, to też jest połowę sukcesu, bo nie wszystko zrobi gmina. Czasami trzeba po prostu, jak to mówią, zorganizować się. Można zrobić dużo własnymi siłami, własnymi chęciami i liczę na to, że po prostu wybierzecie i bardzo proszę o frekwencję, bo to taka nagroda dla tych, którzy zostaną wybrani teraz. Panie burmistrzu, musimy kończyć. Ostatnie dwa zdania. Rozpoczęliśmy rynkiem wojnickim, zakończmy też wydarzeniem na rynku. Jutro pożegnanie lata, między innymi z kinem plenerowym RDN Małopolska. Co tam się będzie działo? Szanowni mieszkańcy, bardzo serdecznie was znowu zapraszam na rynek i z tego się cieszę, że rynek właśnie do takich rzeczy służy. Mieliśmy w niedzielę koncert odlatujących bocianów, teraz mamy kino plenerowe z rozgrywkami szachowymi w piątek. Mam nadzieję, że frekwencja będzie, że mieszkańcy dopiszą i zakończmy po prostu te wakacje z takim przytupem, żebyśmy mogli już po prostu zapomnieć o wakacjach a uczniowie przypomnieć sobie o szkole. Burmistrz miasta i gminy Wojnicz Tadeusz Bąk był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.